No, postanowiłem sobie, proszę Państwa, coś podpalić. A ja się mamę uczy. Po tym jak usłyszał i wziął sobie do serca, że niektóre odpady rozkładają się nawet kilka tysięcy lat. Ale się pięknie zapaliło. Chętnie, gdybyśmy mieli dom, pewnie założyłby kompost. Ale nie tylko Jaś, wiele śmieci odpada. O tym, że hala w Łonie ozona zawiadomiła strażaków około 5 nad ranem. W środku dziesiątki boksów z tekstyliami, obuwiem, sprzętem AGD. Nie ma towaru teraz. Tak. Jeszcze nie było pozwolenia tego, żebym wcześniej tam go wypalił. A teraz taki drugi jest naprawdę, jest tutaj długo, bo prawdę ludzie mają, no to nie pierwszy tutaj taki pożar. 3 lata temu niemal doszczętnie spłonęła sąsiednia hala chińsko-tureckiego centrum handlowego. Klasztorze Świętych Nazarecanek w Komańcu, gdzie był zmuszony spędzić ostatni rok internowania. Dziś podczas mszy na własnym dworze wierni modlili się m.in. o jego beatyfikację. Seria to nie wiem, to ponad 200 ciał znaleziono na tym miejscu Tomaszu. Na kobiety do życia do wspólnotalnie w kilku dniach. Zasadowi odbiły teren z rąk rebeliantów. Kto dokonał masakrę? Opozycja mówi, że to dzieło armii rządowej. Kobiety, dzieci. Najterowi była obojętna. Ale kto strzelał? Ta rządowa telewizja nie ma wątpliwości. Strzelali rebelianci. Wracamy na terenie, gdzie terroryści popełniają zbrodnie jak przysięg. A wszystko w niewolności. Nie ma słów do tego. Zabijają nasze kobiety i dzieci. Niech cały świat o tym się dowie. Ale uczestniczy zaprzeczają. To nie my mówią. To oni mówią. Może raczej... jak się tego pozbyć? I on na kosz. Wyrzuć śmieci, bo inaczej złamiesz mi serce. I jak obok takiego kosza przejść obojętnie? Wybierany przez matę, wybierany przez Filipa. Proszę pani, u nas biurko TikTok za 99 zł. Zestaw nam lub za 399 ma sofa indoor w dwóch korkach za 555 zł. Udane podpalenie. Góra śmieci rośnie.